Ten dom został zbudowany w 1896 roku. Dzisiaj ten dom straszy, ale w tamtych czasach mieszkali tu bardzo zamożni ludzie. W czasie II wojny światowej właściciele zostali wysiedleni, a na ich miejsce została przywieziona rodzina z Niemiec. Niektórzy młodzi mieszkańcy naszej wsi w Bylinie pracowali tutaj u tak zwanego Bauera. O bogactwie rodziny może świadczyć chociażby fakt, że kiedy wszyscy czerpali wodę ze studni, w tym domu woda leciała z kranu. Na ścianach były położone płytki i stały piękne, zdobione piece kaflowe. Po wojnie rodzina Sroków wróciła do swego domu, ale niestety nie posiadali potomków i dlatego dzisiaj ten piękny kiedyś dom wygląda okropnie, aż w nocy strach obok niego przechodzić, bo ma się wrażenie, jakby w nim straszyło. Jeszcze pokażę jedną ścianę, która jest jakby cała rozwalona. A tak wygląda właśnie w środku. To właśnie ta ściana.